koniunkturalny. To jest takie zwierzę, rodzi się, gdy oszczędności istnieją tylko na papierze. Stopa procentowa, sztucznie zaniżana, prowadzi w gospodarce do przeinwestowania w sektor produkcji dóbr kapitałowych. Oszczędności starcza jednak jedynie do połowy, a nawet mniej. Tych projektów do kończenia społeczeństwo nie zdobyło się na niezbędne wyrzeczenia. Konsumpcja nie spadła, nie wzrosły oszczędności. To banki stworzyły pozory na płynności, iluzje prosperity, taniego kredytu. Każdy przedsiębiorca skorzystał z tego kitu. Teraz większość porzuca niedokończone prace. Fabryki stoją puste, masz ci babo placek. Rodo depresja, rezultat złego bólu. Kiedy bank centralny narobił wiele szum, nie jest to wina rynku, lecz jego braku. Kiedy o pieniądzu decyduje banda pędraków. Aby inwestycje, których być nie powinno, zostały upłynnione i spłynęły rychło do tych sektorów, gdzie faktycznie są potrzebne, musi działać rynek. Przedsiębiorcy biegle dopasowując kierunki produkcji zwalniają pracowników, by ochronić od obstrukcji. Proces dostosowawczy przywrócenia starej struktury kapitałowej, służącej doskonale, zanim banki zaszalały z kredytem. Wszystko wraca do normy, rynek znów wygrywa z mitem. No to depresja, rezultat złego bólu. Kiedy bank centralny narobił zbyt wiele szumu, nie jest to wina rynku, lecz jego braku. Kiedy o pieniądzu decyduje banda pędraków. Niestety, kiedy rząd postanowi, by ratować gospodarkę w depresji, trzeba się ewakuować. Zakłóci on proces dostosowawczy przez swoje programy, wydatki, kult zbawcy, podtrzymywanie zbyt wysokich wynagrodzeń, nierentownych inwestycji tworzy zły bodziec. Wydatki rządowe obciążają podatnika, który zamiast oszczędzać, szuka jak unikać pracy, za którą władza go karze, a w swojej próżności każe stawiać ołtarze. Stadiony, boiska, muzea, pomniki z kieszeni omamionej kultem państwa publiki. No to wielki kryzys, rezultat złego rządu, który pozbawił gospodarkę dobrych prądów. Nieskrępowanej działalności przedsiębiorcy, bez której kryzys się już nigdy nie skończy. Zapamiętajcie, rządzący, moje słowa, gdy zabraknie wszystkiego, nie zaczynajcie od nowa.